out. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo. Wracamy do Halo 1, Halo Combat Evolved, chociaż to oczywiście jest wersja Anniversary. Mamy tutaj prawdopodobnie Full HD, no i ja mam 60 lat, wy tego nie będziecie mieć. Ale wracamy do pogrania sobie w jeden z tutaj z etapów z późniejszych części kampanii, żeby skupić się na pewnym temacie, który poruszałem w recenzji i trochę w kronice swojej, pierwszym odcinku, który nie wiadomo kiedy dostanie kontynuację. No ale gadamy sobie o starych dziejach, tak więc zmienił oprawę na właściwą. O, takie coś. Tak kiedyś wyglądała gra, ja cię pierdzielę. I co, i pogadamy sobie o tym, jakie elementy tej gry pozostały z nami do dzisiaj. Proszę bardzo, jak wygląda typowy oddział Covenantów? Sporo gruntów i jeden elitarny. No, jeden twardszy przeciwnik, no bo wiadomo, w trójce ODST i w ODST były to przede wszystkim bruty. Oni są z nami? Nie. Są sentinele, które oczywiście pojawiały się w kolejnych odsłonach. Pistolet plazmowy. Jak on działa? Przytrzymujemy, strzelamy i wow, nie ma osłony. A, mam strzelbę. O, strzelba, z tego co pamiętam, ledwo dotarła do tej gry, bo trzeba było wybrać, czy będzie strzelba, czy snajperka. Jak wiemy, to są... O, dostałem naładowanym pistoletem plazmowym, nie mam tarczy, muszę uciec. Tarcza oczywiście kolejny genialny pomysł, który został z nami do dziś, który zmienił branżę. Jak wiemy, strzelba i snajperka to są dwie strony tej samej monety. Jedna jest tylko na bliziutko, druga tylko na dystans. Więc to jest filozofia gry, która pozostała z nami do dzisiaj, no bo jak wszyscy wiemy, w Halo broni dzielą się na zdejmujące tarcze, na precyzyjne i na te, co zabijają. Tak w dużym uproszczeniu. A że mam teraz w miarę niski poziom trudności, to jest normalny. Wcześniej nagrywałem to na heroicy i mi dostawałem w dupę, nie mogłem się rozgadać. Więc musiałem to obniżyć. To możemy tutaj tak bardzo stylowo wykosić przeciwników wszelkich. Może uda mi się w międzyczasie zdobyć pistolet, kultowy Magnum z pierwszej części, który po prostu jest ręcznym działem i z którym się przychodzi całą grę. Jak ktoś lubi oczywiście. Taka ciekawostka z kręcenia trailera, który widzicie na kanale, był po prostu, miałem tego checkpointa, co widzicie tutaj. I musiałem za każdym razem, jak mi się nie udało nagrać tej akcji, którą chciałem, czyli no załatwienia paru gości z shotguna i zdjęciu jakiegoś z lunety, to musiałem tutaj wracać, spinać się po cały sprzęt. To było strasznie denerwujące. No i teraz mamy najbardziej charakterystyczny zestaw, no bo strzelba jest tylko dobra na bliski dystans, snajperka tylko przez praktycznie lunetę, no chyba że wam się uda wycelować tym celowniczkiem tutaj, co też jest możliwe oczywiście. Luneta ma podwójne przybliżenie, docelowo to robimy oczywiście prawym spustem. No i to są bronie, które zabijają. Wystarczy ich użyć dobrze, a po prostu wszystko, co jest po drugiej stronie lufy, nie ma szans. To zostało oczywiście z nami do dzisiaj. Nie mam na razie bardziej standardowych broni, więc się skupimy może na tym, jakby ci tutaj dorąbać. O, widzicie? No, nieważne osłony, nieważne życie. Dostanie w łepek, to po prostu zejdzie. To jest dobre wykorzystanie tego zestawu broni, które pozostało z nami do dziś. Powtarzam to po raz kolejny. Rozumiecie, jak genialne było Halo 1? To wszystko po prostu pozostało. Granaty latają zawsze tak samo. Boom. To jest po prostu bardzo charakterystyczny model latania. Model rzutu i model fizyczny tych granatów. Różni się od tego, co mamy w innych grach. No i standardowy zestaw. Mamy oczywiście podstawa. Podstawa cała Halo granatu to jest granat standardowy, który poleci i odbije się, walnie gdzieś i który rozwala no wszystko, co ma w zasięgu. A drugi to jest oczywiście granat plazmowy, który teraz się nie przylepił. Teraz się przylepił. Grunty zachowują się tak jak zawsze, latają bardzo dobrze. O, i oczywiście walka wręcz. Walka wręcz to jest coś, co tutaj wprowadzono ze względu na specyfikę grania na padzie, na konsoli, że mamy jeden guzik, który ma walność, to nie jest, wiecie, nóż, który trzeba wybrać z ekwipunku, jak w innych grach tamtego czasu. I to jest też, co się przyjęło idealnie po dzisiejsze czasy, no wiecie, w takich kodach i wszelkich grach kodopodobnych to jest bardzo pod ręką, czyli no na... Czekaj. O, czyli na, jak to się mówi, na gałce. Na ciśnięciu gałki. I sprawdzamy resztę broni. To jest Needler. Myślę, że Needler to jest wynalazek współczesny. Patrzcie na to. Strzelamy, trafiamy częścią, wybucha. Strzelamy, trafiamy częścią, wybucha. Kolejna broń, która zabija. No to jest, wiecie, to jest wszystko idealnie pomyślane, wlepione tutaj w grę i wszystko zostaje cały czas albo wierne tym założeniom, albo je trochę rozwija. Filozofia Halo to są założenia poczynione przy okazji Halo Combat Evolved, które potem były rozwijane, były jakoś wzbogacane, wiecie, nowe bronie, nowe pojazdy. Ale to wszystko wciąż jest aktualne. Nawet to, że głupich animacji zabójstw od tyłu nie ma, czego kiedyś w ogóle nie było, to i tak walnięcie kogoś w plecy to jest natychmiastowa śmierć. I do Banshee. To jest podstawowy zestaw Covenantów, to jest po prostu, wiecie, klasyka stworzona tutaj, której normalnie nie można w ogóle ruszyć, która musi być w każdej części Halo. I co? Jedynie chyba pojazdy brutów były w Halo 3 wprowadzone, a tak to, no nie wiem, jakiś duperele z Reach. O, i lata tak samo, cały czas do przodu. Mamy tego speeda, nie widzę bardzo speeda. I co, i założenie, żeby tu wylądować. No dobra. No, specyfika Banshee jest idealnie taka sama. Lecimy cały czas do przodu. Strzelamy do przodu. Nie mamy możliwości manewrowania na boki. Czyli no kompletnie, wiecie, zmieniona filozofia, jeżeli chodzi o... No to jest fajne, że pojazdy i bronie Covenantów i ludzi nie są swoim odbiciem. To nie jest tak, że mamy idealne odpowiedniki. No wiecie, upiór nie jest skorpionem, prawda? Skorpion jest dużo potężniejszy. A ten, a Ghost to nie jest Warthog. Warthog ma swoją specyfikę, czyli musi być prowadzony przez dwóch graczy, dwie postacie, żeby to w ogóle miało sens. A Ghost jest dużo bardziej manewrowy, na boki lata. Konstrukcja zdrowia to jest oczywiście odnawialna zbroja, która, no, odnawialna tarcza, która stała się standardem nie tylko w grach sci-fi, ale też i zdrowie i apteczki, co oczywiście było standardem wcześniej, czyli Halo 1 to jest taki etap całkowicie przejściowy między starą filozofią a nowym Halo. Combat Evolved najwyraźniej popchnęło gry w tym kierunku, w którym jesteśmy dzisiaj. Różnie to zmieniano w kontynuacjach, ale się ostatecznie odniesiono do tego w ODST albo w Halo, czyli w grach, gdzie mieliśmy grać znacznie słabszymi postaciami. Czy to jest jakiś komentarz Bungie na temat, wiadomo, na temat starego a nowego systemu? No, rozpykani, idziemy dalej. To była jakaś taka dziwna wersja generalnie Banshee, no bo nie mieliśmy zwykłego przyspieszenia, które oczywiście prowadzono później. Później prowadzano jakieś takie, wiecie, paseczki, które miały go ograniczyć, ale jest za to walenie, no, tymi takimi pociskami wybuchającymi, co też wróciło chyba po jakimś czasie. No, ale to wszystko jest w pierwszym Halo. Normalnie każdy najmniejszy element zdaje się mieć tutaj jakieś swoje źródło. Jeszcze bym chciał do jakichś innych przeciwników dojść. O, kombo ze zdjęciem tarczy i walnięciem. To wszystko jest. Uciekający przeciwnicy, ich zachowania, jakieś podstawy AI. Halo Combat Evolved zrobiło wszystko. Masz. O, i jak mówię, jeden strzał od tyłu. Klasyka. O, przegrzewanie się broni. filozofia stojąca za orężem obcych, że wiecie, że większość z nich jest tak naprawdę na bateryjki. Jak już zużyjecie bateryjkę, to musicie inny egzemplarz znaleźć. Zostało wymyślone tu i tego się trzymamy cały czas. Needler może być. O nie, wolę ciebie. No, nowy pistolet, zupełnie nowy magazynek. Broń jednorazowa. A i ci... Potop, Boże, potop był... Wiecie, potop to był taka druga rasa, z którą się strzelało, którą się walczyło zupełnie inaczej. To jest podstawowy karabin. Uważam, że on jest jedną z największych różnic, bo on jest praktycznie jak z Duma wzięty tutaj. Jak są etapy, kiedy mamy karabin i mamy głównie potop, to wygląda dosłownie jak jakaś gra dumopodobna. Oczywiście z takich gier się w linii bezpośredniej Halo wywodzi. Bo wiadomo, Bungie zrobił wcześniej Maratona, który był takim macintoshowym, makowym odpowiednikiem najbardziej ikonicznego FPS-a. I myślę, że karabin to jest coś, co się bardzo zmieniało przez kolejne odsłony. Ojej. A który tutaj zaliczył jeden ze swoich bardziej udanych występów w ogóle. No a potop to, jak mówiłem, jest taka... kurczę, wiecie, są gry, w których nie mamy potopu. ODST, Reach, zdychaj. I mamy gry, w których zamiast potopu jest taki ekwiwalent, czyli głównie Prometeanie. I Prometeanie, jak może wiecie, to jest po prostu przerobiony koncept przymierza, kowenantów. Każdy ma jakiegoś swojego odpowiednika, jest ich mało. I ogólnie nie sięgają potopowi, wiecie, nigdzie. Nie dorastają do po prostu zróżnicowania, jakie gwarantował nam potop. O, uwielbiam ten karabin z tej części. I to jest, wiecie, potop pojawił się w pierwszym Halo. Ten dość banalny koncept z walką z dziwacznymi kosmitami już w pierwszej części potrzebował jakiegoś odświeżenia. A jak tego potem nie mamy, albo dostajemy jakieś zamienniki tych właśnie dziwnych kosmitów, to kurczę, to nie gra aż tak dobrze. Bo jednak etapy, gdzie głównymi przeciwnikami są potop, albo są oni, wiecie, przemieszani po prostu, to kurczę, są wymagane odświeżenie, które jest potrzebne w naprawdę dobrej grze. Chyba wszyscy najbardziej klasyczne rodzaje przeciwników były już tutaj wymyślone. Wiadomo, nie ma brutów, bo oni byli ważnym dodatkiem fabularnym w pojawieniu się w Halo 2 i potem oczywiście no, mieli super rolę Halo 3. Ale nawet przeciwnicy, których nie spotykamy, byli zaprojektowani pod tę grę. Jak... Co to było? Jak prorocy albo inżynierowie. To wszystko się już pojawiło tutaj w fazie konceptów i miało na jakimś etapie dołączyć po prostu do tego uniwersum w innych grach. A tu z tego co rozumiem, no patrzcie na niego. Mieczyk. Mieczyk był tutaj. Oczywiście nie był grywalny, no bo nie wpadli na to, ale potem się okazało, że hej, to może być dobry pomysł zrobić, rozbudować w tej grze walkę wręcz, bo w tej grze naprawdę może być wszystko. To jest system zrobiony, no... bardzo uniwersalnie. Cały czas szukam jeszcze Magnuma, ale chyba w tej misji na niego nie natrafimy i to jest straszna szkoda, no bo Magnum to jest taka absolutnie kultowa rzecz w tej części. Z tego co kojarzę, Boże, robiłem ten film dawno temu, tą kronikę, ale jakoś w ostatniej chwili zostały podniesione obrażenia Magnum, bo filozofia była taka, żeby każda broń była przydatna w ten sam sposób, żeby bronie nie były skalowane w górę w trakcie zdobywania. Czyli, że ten pistolet, który zbudowałem na początku, był najsłabszy. Więc, no, poniesionego obrażenia i w efekcie, no, popsuto trochę balans. Przez co, no, całą grę się przechodziło z tym przeklętym pistoletem i on stał się na tyle kultowy, że pamiętam, jak wychodziła edycja Anniversary, to była ona reklamowana tym, że właśnie ten bóg, w cudzysłowiu, nie będzie naprawiony. Czyli, że hej, chodźcie do tego, grajcie jeszcze raz w Halo 1. Mamy tutaj cały czas ten przekokszony pistolet, który wszyscy kochacie i którego nie mamy zamiaru zmieniać. Więc to jest do tego stopnia aż zabawne. A, oczywiście trochę psuło zabawę w multi, no bo... No bo wiadomo, kiedyś miałem film o multiplayerze, to ktoś mi powiedział, po co w ogóle zmieniasz na cokolwiek innego? Więc teraz prawdopodobnie będę kończył. Chcę, żebyście mieli świadomość, razem z moją recenzją, gdzie to wszystko wypunktowuję, na tym się w ogóle w niej skupiam, bo jaki jest sens robienia standardowej recenzji tak starej gry, to, ale możemy zastanowić się nad tym, co starsza gra, już mi się tutaj nie chce za bardzo orać, więc dupę obrywam, co starsza gra wniosła nam do dzisiaj, do naszej ulubionej serii gier. Macie to wszystko wypunktowane w recenzji, macie to wspomniane tutaj, pokazane na własne oczy i generalnie zachęcam do docenienia Halo Combat Evolved, bo nawet jeżeli uważam, że ta gra pewnie dużo bardziej by mi się podobała, gdyby była jakąś pierwszą, gdyby nią grał na premierę, gdyby była jakaś siła nostalgii w moim tutaj powracaniu do niej. Jest! Widzicie to? Znalazłem. Ręczne działo. O, już padł. Nie żyje. Dostał. Nie ma. Te małe to oczywiście tam nic takiego. No nie, to tylko granaty i... A, wziąłem w ogóle złą broń. Dobra, uwaga. Potrafić, no. Pojedyncze strzały. No więc jeżeli chcecie, to jest jedyna broń precyzyjna z tego gatunku broni, które wspomniałem na początku, która jest w tej grze i z której wyrósł cały dział broni w późniejszych częściach. Wszystkie BR-ki, DMR-ki, karabinki plazmowe, karabiny świetne, to wszystko ma swoje źródło tutaj. Nawet jest przycelowanie. Boże, jakie to jest głupie, jakie to jest bez sensu. Przycelowanie w pistolecie, no ale w kontekście sci-fi działa. Tam była oczywiście rakietnica, która ma swój zabawny dwulufowy design, który porzucono w piątej, była straszna drama, o to musieli przywracać to w którejś aktualizacji. O, jest. Więc na koniec sobie odpalmy. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach z serii Halo. Doceniajcie Halo Combat Evolved, bo bez niej nie byłoby naszej ulubionej serii gier, no i waszego ulubionego kanału. Dzięki za uwagę, cześć!